witajcie na kanale Enduro Animals. Dzisiaj z racji tego, że przyszły mi już części, tutaj właśnie możecie zauważyć, jest nakrętka nowa do kosza sprzęgła, jak i podkładka, ta, o której mówiłem. Tak wygląda podkładka nowa, a tak wygląda stara. Także jest delikatna różnica. No i kupiłem przy okazji właśnie tą nakrętkę, bo ona już też jest trochę zniszczona. No i zajmiemy się dzisiaj składaniem tego sprzęgła. Będę musiał użyć silikonu, ponieważ podkładka, uszczelka jest trochę poszarpana i nie chciałbym, żeby leciał mi to olej, dlatego podłożę trochę silikonu. Będę musiał oczyścić ten gwint tutaj z oleju i dobrze go odtłuścić za pomocą nafty. A potem złożę to wszystko, nakleję do gwintów, żeby na 100% już się nie odkręciło. No i zaleję nowym olejem Motul Trans Oil 10W40. Moim zdaniem bardzo dobry olej, dlatego wymieniam go. I spotykamy się po przerwie. Ok, a więc tak, mototykl zrobiony, ale jak widać na dworze cały czas pada. Cały czas leje i leje, więc nie wyjadę nim na dwór, ale nagram na pewno filmik na temat tego, jak sprzęgło chodzi po naprawie. No i później jeszcze zaleję olejem, ponieważ teraz poczekam sobie, aż wyschnie ten silikon. No i poczekam też, aż wyschnie klej do gwintów, na które została zakręcona nakrętka. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, skomentujcie. Trzymajcie się, cześć!